Jaka jest polska szkoła i co o niej mówią rankingi? O tym między innymi dzisiaj porozmawiamy, a zaprosiłam do studia dwie wybitne przedstawicielki gdańskiej oświaty. Agnieszka Tomasik, doktor nauk humanistycznych, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, czyli 14 LO dla niewtajemniczonych, pedagog specjalny, wykładowca akademicki, mediatorka, koordynatorka projektu doskonalenia nauczycieli Kreatywna Pedagogika. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Nikulin-Stawińska, nauczycielka języka angielskiego, pracuje w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, realizuje program m.in. Edukacja do Kultury, szkolny opiekun programu Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie. Kiedy się umawiałyśmy na to spotkanie, nie było jeszcze wiadomo, że będziemy właśnie miały, no jeszcze nie podpisaną, ale uchwaloną Lex Czarnek 2.0. Powiedzcie mi, waszym zdaniem w praktyce ta ustawa faktycznie ograniczy możliwość dostępu do szkoły organizacji pozarządowych i uniemożliwi realizację pewnych programów? Czy dla chcącego nic trudnego i nie wiem, czy wy w praktyce się nie obawiacie tych interwencji i telefonów kuratora? Może zaczniemy od pani dyrektor. Jak to w praktyce może wyglądać? No właśnie w praktyce teraz tak jest, że dla chcącego nic trudnego, ale potem będziemy musieli te programy przedstawiać pani kurator i to wszystko będzie zależało od pani kurator. Nic od rodziców i nic ode mnie, dyrektorki. Dlatego też, gdzie tylko mogę, apeluję, drodzy państwo, buntujcie się przed tym programem, bo jako rodzice wiele osób nie będzie miało wpływu na to, czego dzieci się uczą. Ale czy rozumiem, że co? Że teraz programy, jeśli nie wiem, ktoś uzna na przykład na poziomie miasta, że coś jest ważne i celowe, to po prostu będą wyprowadzane poza szkołę, jak zdrowelowe na przykład w Gdańsku i to będzie jakaś furtka i wytrych? To jest, będzie sposób taki? Będziemy sobie musieli radzić na różne sposoby, jak to Polacy. Żeby w Gdańsku potrafimy sobie radzić, tak? Tak, ale wolelibyśmy pracować w normalnych warunkach, a nie ciągle w warunkach konspiracji, jak za dawnych lat, albo w warunkach ciągłego kombinowania, żeby nasze dzieci miały dobrą edukację. W mediach się dużo mówi o Lex Czarnek, a w szkole się o tym mówi, czy raczej nauczyciele sobie po prostu już darują, robią swoje, a niech ci na górze tam sobie mieszają, bo my i tak musimy robić swoje. Zależy jacy nauczyciele, ale raczej starają się walczyć o młodzież. Bo to rzeczywiście utrudni nam pracę, a nasza praca jest dedykowana młodym ludziom. Żeby rozwijać młode pokolenie w każdej absolutnie dziedzinie i sferze i można to robić na wiele sposobów. Przecież nie tylko książka, tablica, a nawet jestem przeciwniczką tego, bo to jest martwe i młodzież w tej chwili potrzebuje znacznie więcej, znacznie szerzej. Oferta jest niesamowita, tylko chcieć korzystać. No dobrze, ale wyobrażacie sobie, że nie wiem, po wejściu w życie takiej ustawy, te programy, które realizujecie, nie wiem, czy kulturalne, czy te teatralne, czy lekcje te demokratyczne, że co, że kurator zablokuje tego typu inicjatywy? No ja sobie też szczerze mówiąc tego nie wyobrażam. Ale to można sobie wyobrazić? Jeżeli zablokuje tak ważne programy jak Edukacja do Kultury, której też razem jesteśmy bardzo zaangażowane, Gdańskie Lekcje Obywatelskie, inne programy, które przynoszą dużo dobrego w naszych szkołach, to pójdziemy do sądu. Dlatego, że nie ma żadnych podstaw, żeby kurator zabronił wprowadzania tak ważnych, potrzebnych i pięknych treści, które te programy zawierają, a ja jestem współautorką obu programów i wiem, że one są bardzo, bardzo dobre. My rodzice nic nie możemy zrobić, prawda? Pójdziecie z nami do sądu. A, pójdziemy do sądu, dobrze. Już wiele osób... Myślę, że młodzież też pójdzie. Mam nadzieję. Młodzież jest bardzo zaangażowana, chętna, otwarta, wręcz domagają się tych treści i tych aktywności. Ja na przykład w Edukacji do Kultury Gdańsk już wielokrotnie zabierałam młodzież do teatru, warsztaty teatralne, warsztaty metodą dramy, gdzie można to realizować tak naprawdę na przedmiotach jak język polski, język angielski, w ogóle języki obce. To jest interdyscyplinarne. Historia,
Właściwie nawet, bo ja jestem ze szkoły gastronomiczno-hotelarskiej, więc myślę, że nawet podejmiemy się próby połączenia tego z przedmiotami gastronomicznymi. I nawet już wiem jak. No to super, zobaczymy jak będzie, bo wszystko na to wskazuje, że prezydent tę ustawę jednak tym razem podpisze. Na początku listopada ukazał się na gdańsk.pl taki ranking gdańskich ogólniaków, w których uczniowie robią największe postępy na podstawie, to było raportów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na podium pierwsze, piąte LO i Gdańskie Liceum Autonomiczne. I wtedy pod postem na ten temat pani Joanna napisała taki dosyć mocny komentarz. Po co ranking, który stygmatyzuje, który może sugerować, że ta szkoła jest lepsza, a tamta gorsza? Co jest lepsze w dzisiejszych trudnych czasach? Młody człowiek, który jest świetny w rozwiązywaniu testów, czy ten, który pomimo pewnych edukacyjnych trudności rozwija umiejętności miękkie i poradzi sobie w życiu? Pomyślałam sobie, Boże, są tacy nauczyciele. No ale przecież to wszystko funkcjonuje na zasadzie rankingów. Matura, wyniki z matur, no to ranking liceów, tak? No przecież wszystko wszędzie funkcjonuje na podstawie rankingów. Wy także funkcjonujecie w tej rzeczywistości, nie? Nie, nie musimy funkcjonować. Bo my rodzice, ja jestem rodzicem nastolatki, ja funkcjonuję w tej rzeczywistości. Do jakiej szkoły? Ranking, punkty, ile punktów tam, ile punktów gdzie indziej, potem matura, znowu te punkty, no wszędzie te punkty. Ale wtedy, kiedy pani wybiera szkołę dla swojego dziecka, to nie pyta pani o to, jaki uczeń w zeszłym roku zdał dobrze maturę, tylko pyta pani, w jakiej szkole dziecko będzie czuło się najlepiej, najbezpieczniej. Gdzie są przyjaźni nauczyciele, gdzie jest dobra atmosfera pracy, gdzie dostaniemy pomoc, kiedy będziemy jej szukać, co się stanie w sytuacji kryzysu. Znaczy, dla mnie to jest oczywiste, natomiast coś się zrobiło z tymi rankingami, polubiliśmy je tak globalnie, prawda? A to już nie jest mój problem, że całe nasze pokolenie ciągle musi się ścigać. To jest wina po naszej stronie, że my to śledzimy, że my się tym podniecamy, że my cały czas musimy myśleć o tym, że jesteśmy albo nasze dzieci końmi wyścigowymi. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Mnie to nie interesuje. To jest wina rodziców? Tak, oczywiście. Tak, to jest wina nas rodziców, tak. Że ulegamy temu... nie wiem, mirażowi rankingów? Tak, bo nie zadajecie najważniejszych pytań. A jakie jest najważniejsze pytanie? Czy moje dziecko w tej szkole będzie szczęśliwe? A komu my mamy zadać takie pytanie? Czy moje dziecko będzie w szkole szczęśliwe? Gdzie jest prowadzony taki dialog? Gdzie jest, kto pokazuje tak tę szkołę? Pani Joanno, jak dotrzeć do takich w ogóle treści? Bo ranking jest po prostu prosty, prawda? Tak. Znaczy ja jestem zdecydowanie przeciwna rankingom, bo dla mnie dziecko to nie jest słupek procentowy. Mhm. To jest żywy człowiek, który myśli, czuje, przeżywa. I teraz, gdzie znaleźć taką szkołę, to jest pytanie dla mnie samej bardzo trudne, ponieważ wiadomo, że w szkole nie mamy 100% kadry pedagogicznej, która jest akurat taka idealna. Zawsze jest ktoś taki, ktoś inny, natomiast musimy celować w tak zwany złoty środek, czyli być może kierować się opinią. Popatrzeć nie na ranking, nie na te cyfry, które są suche i to jest taka wartość sama w sobie. Ja tam nie widzę człowieka. Mhm. Być może to jest człowiek, który bardzo dużą cenę zapłacił za to, żeby na tyle lub więcej procent dany egzamin zdać. Ranking w ogóle nie patrzy na takie kwestie. A dla mnie ważniejsze jest to, żeby to był uczeń, który samodzielnie będzie potrafił myśleć, wnioskować, który będzie przychodził szczęśliwy, uśmiechnięty do mnie na angielski. I często się zdarza, że on mówi, proszę pani, ja nie mam, czegoś tam nie zdążyłem. No dobrze, ale jesteś i to mnie cieszy. I sobie poradzimy tu na bieżąco. Mhm. Także to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy my tutaj jesteśmy w ogóle w stanie udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Jak znaleźć taką szkołę? Też istotne jest to, że dla każdego powinny być wyznaczone inne cele, tak? Jeżeli dziecko chce się rozwijać społecznie, to prawdopodobnie będzie to inna szkoła. Jeżeli chce zrobić olimpiadę, no to być może to będzie ta szkoła rankingowa, bo akurat tam będzie przygotowywany do olimpiady. Ale tak naprawdę no, musimy sobie też powiedzieć, czym jest ranking. Ranking to jest informacja złożona z takich danych. Ilu uczniów zdobyło bardzo wysokie punkty na egzaminie z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego? Czyli bardzo ograniczona wiedza. Do tego miało średnią
no, wyższą niż przeciętna, to znaczy, że musiało być na tyle dobrze ogarnięte życiowo, że miało średnią wysoką ze wszystkich przedmiotów. Ze wszystkich przedmiotów. Omnibusy. Albo inne zdecydowały o tym czynniki, tak? Mhm. Nie chcę teraz w to wchodzić. I jeszcze trzecia sprawa. I do tych szkół dostały się te właśnie dzieci po jednym najlepszym z klasy. No i ich wyniki, możemy się domyślać, cokolwiek by nie zrobiły, na maturze również będą lepsze i ponadprzeciętne. To jest tylko to. To są tylko te liczby. Nie mówimy już tutaj o takiej ciemnej stronie tych rankingowych klas czy szkół, o korepetycjach, które biorą uczniowie po lekcjach, o tym, że nie wszyscy uczniowie, którzy są uczniami z niepełnosprawnościami, są przyjmowani do tych szkół, o zdrowiu psychicznym tych osób, o presji, jaka jest na nich wywierana, tak? To jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym, jakie są cele edukacyjne mojego dziecka. Czy ono rzeczywiście ma być tylko w tych trzech przedmiotach najlepsze, czy chcemy jakiegoś innego rozwoju dla nich? Mhm. Czyli tak, po pierwsze mądrze wybierać i szukać jakby tych informacji o szkołach, ale właśnie szczególnie chyba w ostatnich latach, kiedy są takie trudności, mówimy teraz o szkole średniej, ale pewnie te inne problemy są w wyborze dalszych szkół, takie są trudności z dostaniem się do tych szkół średnich, też pewnie jakby też tu, tym bardziej mądrze wybierać, żeby nie celować w szkoły, które w ogóle są poza jakimiś możliwościami, nie wiem, jakie wy tu macie rady dla uczniów, no i chyba też rodziców, bo to są często, jakby nie było, 13-letnie osoby, które jeszcze mają kłopot z takim podjęciem świadomej decyzji. Co radzić? Jak szukać informacji? Jak dokonywać wyboru? Pani zresztą tam napisała, że uczniowie niewłaściwie wybierają szkoły średnie, nie? Bardzo często to jest przypadek. Ale to jest tak, że te ambicje, nie wiem, rodziców, ich lub rodziców bardziej myślę, są zbyt wysokie i wtedy trafiają do szkół o zbyt dużym poziomie. To jest raczej ten kierunek? Również. I ja bym dała kilka odpowiedzi. I tak posłużę się przykładem z mojej szkoły. To jest szkoła gastronomiczno-hotelarska. Ktoś powiedziałby szkoła zawodowa, czyli dziecko wie, że będzie kucharzem, że będzie hotelarzem. To są małe dzieci tak naprawdę w tej chwili po szkole podstawowej. One przychodzą do nas do technikum na 5 lat. To jest naprawdę mnóstwo czasu. I już to wiemy, bo mamy kontakt z absolwentami, robimy badania, że jakiś tam odsetek niewielki i owszem, pracuje w swoim zawodzie wykształconym, ale wiele osób absolutnie nie. I w tym momencie to, co procentuje, to, co oni doceniają, to jest kształcenie również to kształcenie ogólnokształcące. Czyli zawodowe, bo to jest taka szkoła, natomiast przedmioty ogólnokształcące, jak języki na przykład, tak? Przedmioty humanistyczne, ponieważ to sprawia, że oni stali się świadomymi, młodymi, za chwilę potem dorosłymi ludźmi. My nie możemy postawić tylko akcentu na to, że uczeń wyucza się zawodu. To jest za mało w mojej ocenie. I dlatego też na przykład w naszej placówce staramy się łączyć to nauczanie zawodowe z nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących, stąd realizacja tych cudownych projektów, tak jak Edukacja do Kultury Gdańsk czy Gdańskie Lekcje Obywatelskie. Właśnie dlatego, że te dzieci często z przypadku we wczesnym swoim wieku wybierają placówkę, oni bądź ich rodzice, i to często bywa wybór błędny. Ja sama mam takie uczennice, które na przykład znalazły się u nas z przyczyn prostych, bo moja koleżanka wybrała tą szkołę. Więzi takie poprowadziły mnie tutaj. I różnie bywa z dalszymi losami. Tak spodobało mi się, jestem tutaj, zostaję z wami, jest to fajna szkoła i rzeczywiście cieszę się, że tu jestem, bądź nie. I jeżeli rodzic pójdzie za głosem swojego dziecka, to ta szkoła może zostać zmieniona tak, żeby to dziecko było szczęśliwe. Natomiast no jest też często tak, że rodzic mówi, nie, tutaj zostaniesz, bo w moim mniemaniu to jest najlepsze dla ciebie. Będziesz miała zawód, tak? Tak, w wielu przypadkach wyznacznikiem prestiżu rodziny
tak jak dobry samochód czy mieszkanie w dobrej dzielnicy, jest też szkoła w rankingu. Dlatego też wiele osób w tym roku zostało na lodzie, ponieważ wybrało 4 rankingowe szkoły z pierwszej tam piątki na przykład. No a dziecko nie spełniło tych oczekiwań i dramat w rodzinie. Bardzo, bardzo sytuacja niebezpieczna dla dziecka, dla jego rozwoju. Bo teraz co mu powie rodzic, że pójdzie do gorszej szkoły? Jeżeli będziemy patrzeć na rankingi i będziemy tak naznaczać te szkoły, to sami stworzymy dla dzieci gorszy świat. Uważam, że należałoby wybrać szkoły różnorodne, nie tylko te z pierwszych miejsc, ale takie, które może mają bardzo ciekawą ofertę profili klas, może właśnie są znane z dobrej atmosfery, może z jakichś projektów właśnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie bójmy się szkół branżowych, szkół zawodowych, ponieważ nasze dzieci mają swoje marzenia. I warto je pytać o to, kim chciałyby być w przyszłości, a nie mówić, że powielisz mój sukces życiowy. Znaczy, tak? Jak chcesz iść na studia, to musisz iść do liceum, bo nie wiem, bo pójdziesz do zawodówki, to się w życiu na studia nie dostaniesz. No i tak jak słyszałam od jednej z uczennic, powiedziała, mój tata daje mi pełną wolność, możesz iść na ekonomię, prawo albo logistykę i przejmiesz po mnie firmę. Tak? No rzeczywiście obciążanie swoimi ambicjami naszych dzieci zwykle kończy się ich depresją, stanami lękowymi przed przyszłością, albo po prostu zerwaniem kontaktów z własnymi rodzicami. Chyba tego nie chcemy. I trzecia sprawa, bardzo, bardzo zachęcam, żeby pójść z dziećmi, które nie są zdecydowane, do Centrum Rozwoju Talentu w Gdańsku, ponieważ tam panie ekspertki bardzo dużo pracują z dzieciakami, pomagają im wybrać przyszłość, troszeczkę rozmawiają też o ich zainteresowaniach, właśnie oddalają od tej presji rodzicielskiej. Myślę, że to też jest dobry sposób na spędzenie czasu z dzieckiem i porozmawianie o tym, która szkoła byłaby dla nich dobra. Mhm. Co jest takiego, powiedzcie, z tego, co wy robicie, co rozwija takie kompetencje oprócz tej matematyki, języków, bo marzy nam się taka szkoła właśnie, która rozwija też te kompetencje takie miękkie, takie międzyludzkie, relacje, bo przecież matematykę zawsze można jakoś zapomnieć, fizykę można zapomnieć, można się jej nie nauczyć. Ja tam z fizyki się niewiele nauczyłam, ale chciałoby się, myślę, takie marzenie, żeby dzieci radziły sobie w życiu. Nie? Czy co takiego jest w tych szkołach i w tych waszych programach, co uczy te dzieci właśnie takich kompetencji? Moja szkoła to jest przede wszystkim edukacja w działaniu. To znaczy uważamy, że uczniowie wtedy będą się uczyli, kiedy sami będą działali, a nie będą siedzieli w ławkach i nie będą wkuwali z martwych podręczników. Czyli na przykład, jeżeli uczymy się rozliczeń PITA, to po prostu te PITy wypełniamy. Jeżeli klasa, która ma w swoim programie film, uczy się o filmie, to po prostu ten film robi, tak? I już właśnie ostatnio mam zaproszenie na premierę takiego filmu. Także robimy bardzo dużo spotkań, w których młodzież może uczyć się kompetencji społecznych, ponieważ musi to spotkanie zaplanować, przygotować, znaleźć ludzi, którzy z nim to zrobią, musi to spotkanie przeprowadzić, musi się zdobyć na odwagę i zadać pytanie gościowi. Tworzymy bardzo dużo programów autorskich, które po prostu przybliżają szkołę do życia. Raz w miesiącu cała szkoła wychodzi na miasto, żeby uczyć się tam, gdzie może się uczyć najlepiej, czyli na przykład klasy biologiczne idą do laboratorium, klasy medyczne na GUMET, klasy, które zajmują się matematyką, idą na przykład na symulacje lotów i tak dalej, i tak dalej. Jest cała masa partnerów, z którymi współpracujemy, po to, żeby nasi uczniowie nie tylko poradzili sobie na maturze i na testach, ale żeby poradzili sobie po prostu w życiu.
I jakby jedno z drugim da się połączyć i okazuje się, że jest czas i siła i energia, a nie, no, że także właściwie te wszystkie przedmioty i te wszystkie sprawdziany zajmują tyle czasu, że nie ma już czasu na nic innego. Bo czasem też mam wrażenie, że taki jest obraz polskiego ucznia i polskiej szkoły. Także on już jest taki wykończony tym uczeniem się tych regułek i tej matematyki, że już na nic nie ma siły. Ale rozumiem, że taka przestrzeń jest. No oczywiście, to jest kwestia organizacji pracy szkoły i też to, co sobie postanowiliśmy bardzo, bardzo, że dobrostan ucznia będzie równie ważny jak kształcenie. Że dopóki nasz uczeń czuje się źle, może się czegoś boi, nie ma komfortu psychicznego, to niewiele go nauczymy. Więc jedno z drugim musi iść w parze. Jak jest w pani działaniu? Podobnie. I ja tutaj Agnieszki wątek pozwolę sobie kontynuować a propos dobrostanu i relacji. Ten rok szkolny zaczęłam od tygodnia szczęścia w szkole. To było we wrześniu. I to już w ogóle była trzecia ogólnopolska edycja. I ja wraz z koleżanką, też anglistką, zrobiłyśmy to po raz pierwszy. Słuchajcie, to się okazało być cudowną inicjatywą. I nawet co dzieci... To znaczy tydzień szczęścia? Już, to jest tydzień szczęścia, taka inicjatywa oddolna. Trwa od 19 do 23 września, tak w tym roku nam to wypadło. I w ramach tych dni dzieją się absolutnie różne aktywności. Przykładowo, 19 września to był dzień emotikona. No i teraz naprawdę na rozgrzewkę, na języku angielskim zrobiliśmy coś takiego z klasą pierwszą technikum, czyli dzieciaki po podstawówce w tej chwili do nas, które przyszły, żeby namalowały symbol, który dzisiaj odzwierciedla ich samopoczucie. Jeszcze nie wiedziały, że to jest dzień emotikona. W ogóle skąd się to wzięło, tak? Ta symbolika, przy okazji wiedza fachowa, tak? Przyszła za chwilę do nich. Okazało się, że ktoś jest smutny, ktoś jest radosny. Co możemy z tym zrobić? Jak wykorzystać tą energię? Czy podbudować tę osobę w gorszym samopoczuciu? Skąd to gorsze samopoczucie? Wszystko o relacjach. Na tym polega Tydzień Szczęścia w Szkole. On nie bez powodu jest we wrześniu, bo ja sobie pozwoliłam w ogóle pierwsze dwa tygodnie w tym roku pracować bez ławek. Ławki były wyrzucone na ściany, a ja pracowałam z młodzieżą w kręgu. I robiliśmy różne aktywności, które poprzez taki kontakt właśnie partnerski pozwalały zapoznać się, zintegrować. Te dzieci były uśmiechające się, one czuły, że to jest ich przestrzeń, one mogą mi coś powiedzieć, a ja dużo nie chciałam, bo to taka dosłownie rozgrzewka. Ale już wiedziałam, że podoba im się to. Bo jednak w szkole zawsze mamy takie skojarzenia dość chłodne, że jest ławka, nauczyciel wysoko, wysoko, gdzieś w ogóle za tą mównicą przysłowiową, a biedny uczeń, pognębiony, no nie chcę tak mówić, bo nie zawsze tak jest, ale myślę stereotypami, w ławce, tak? Pomiędzy nimi duża przestrzeń, taka dużego chłodu. Tymczasem okazuje się, że możemy pracować warsztatowo, już od wstępu. Przyszło za tym dalej. Dni tematyczne, bo ja sobie tak pozwalam śledzić kalendarz świąt nietypowych. Tutaj dla mnie inspiracją jest pan profesor Roman Lepert. Pozwolę sobie wymienić nazwisko pana profesora. I mam nawet taki zwyczaj, że na drzwiach mojej sali przyklejam kartki właśnie tych świąt nietypowych. I jest na przykład 8 września Dzień Marzyciela, 15 września Międzynarodowy Dzień Demokracji. Tutaj nam się to pięknie wplotło właśnie w obchody i w program Gdańskich Lekcji Obywatelskich. Wykorzystujemy to potencjalnie, żeby dzieci czuły sprawczość, że one mogą działać i to nie muszą być wielkie rzeczy, olimpiady zaraz, tylko właśnie takie codzienne aktywności, a zupełnie z ostatniej chwili to jest taka nasza cudowna skrzynka życzliwości. Obchodziliśmy święto, Światowy Dzień Pozdrowień i Życzliwości. Ja to przekułam na działania takie trochę powiązane z pisaniem. To jest tak, no nie do końca przypadkowo, że robiłam akurat w klasach pierwszych pisanie listu. I dlaczego mają ten list pisać tak tradycyjnie, tak na smutno i że zaraz sprawdzian? Napiszmy pocztówki. I ja tu od razu powiem, Agnieszko, o paniach z kreatywnej pedagogiki, które pani Iza Banaszczyk, pani Magda Buda, które tak ożywiły akcję post-crossingu, gdański post-crossing i jakby pociągnęłam tę myśl, przekułam to w aktywności z młodzieżą w szkole i pocztówki,
z kreatywnej pedagogiki, które de facto są zdjęciami Izy i Magdy, z przesłaniem, ze złotą myślą, pozwoliłam sobie powielić, porozcinać i te pocztówki służyły nam za taką podkładkę do napisania pozdrowień po angielsku, po niemiecku, było to w różnych językach, również po polsku. Zbudowaliśmy z kartonu skrzynkę, wrzucaliśmy i dystrybuowaliśmy tę pocztę. Piękne rzeczy opowiadacie, tylko ile jest takich nauczycieli, takich szkół i takich miejsc, o których opowiadacie? Czy w każdej szkole są tacy entuzjaści, tacy nauczyciele, którzy tak robią? Czasem w mniejszości, czasem jest ich trochę więcej? Jak to jest? W Gdańsku staramy się, aby byli w każdej szkole. Mhm. Kreatywna pedagogika działa od 9 lat. Sieciujemy tych nauczycieli, organizujemy dla nich grupy wsparcia, ale też takie grupy rozwoju. Spotykamy się, żeby im się też chciał sieć, tak? Żeby się inspirowali wzajemnie, mhm. bo każdy coś wymyśla, przychodzi, opowiada, dzieli się tą wiedzą, a potem właśnie te historie, które tutaj Asia opowiada, wędrują do kolejnych szkół. I no, to się tak roznosi. To już co roku to jest kilka tysięcy nauczycieli, którzy gdzieś tam spotkają się z nauczycielami kreatywnej pedagogiki. A powiedzcie, tak jak myślicie sobie o wyzwaniach, takich najpoważniejszych, może najtrudniejszych, to co przed wami, przed nami, przed polską szkołą, co jest takie ważne, trudne przed? Zdrowie psychiczne naszych uczniów. To jest absolutnie najważniejsze. Nasze dzieci są w wielkiej presji, w wielu lękach, w poczuciu też takiej bezradności i często opuszczone przez swoich rodziców. I to jest bardzo ważne, żebyśmy zdjęli presję z nich, żebyśmy je kochali, bo są, a nie dlatego, jakie są. I jakie oceny będą miały w szkole. Też. I żebyśmy je w pełni akceptowali. One tego tak bardzo teraz potrzebują. A we wszystkich badaniach, które ostatnio robiłam, pojawia się wielki głód relacji i rozmów. I tego bym chciała, żebyśmy się w najbliższym czasie tym zajęli, a nie rankingami i nie ocenami. Tak, dokładnie. Coś jeszcze można dodać? Co jest wśród wyzwań? Słuchajmy młodzieży. Bo często mam wrażenie, że my dorośli ich nie słuchamy, jesteśmy zapędzeni, my nauczyciele również, bo pędzimy, tak? Czy ja zrealizuję na pewno tę podstawę programową? Oczywiście, że ją zrealizuję. No, ja ją zrealizuję, bo ja wiem, co ja robię, tak? Też, realizuję tyle lat, to jest tym razem. Żeby nam nie? troszeczkę zaufano, prawda? Bo to jest takie, no właśnie, my też jesteśmy ciągle testowani, rankingowani. Czy ja zrealizowałam? To znaczy co? Mnie się nie dowierza. Bo wyszłam, ja na przykład teraz wychodzę dość często na różne warsztaty z młodzieżą albo warsztaty gościmy w szkole. I to też jest realizacja podstawy programowej, nawet wieloprzedmiotowo. Język angielski, język polski, metoda dramy, a ile dobrej psychologii, ile dobrej w ogóle wiary w siebie, uśmiechu, tych endorfin. Uczeń wychodzi zadowolony. Dla mnie to jest wartość. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że są takie nauczycielki jak wy i dyrektorki szkół i że ta szkoła może być taka, o jakiej mówicie, a nie tylko taka zdominowana przez rankingi. Ja jako mama czegoś się tutaj nauczyłam. Dziękuję za to spotkanie. Zapraszam do oglądania i do słuchania podcastów Jestem z Gdańska na gdańsk.pl i na profilu Miasta Gdańska na Spotify. Do zobaczenia i do usłyszenia.